Witam w kolejnym treningu Zapytaj Trenera. Dzisiaj przedstawię ćwiczenia do żelaznego ciągu i martwego ciągu. Zaczynamy od żelaznego ciągu. Jest sztanga, na sztandze 120 kg i to jest rozgrzewka. I robimy teraz podejścia. Na czym polega żelazny ciąg? Polega na tym, że trzymamy sztangę nachwytem lub podchwytem, nie wolno przechwytem i nie wolno używać pasków. W tym ćwiczeniu liczy się przede wszystkim siła uchwytu i siła mięśni grzbietu. Ustawiamy się przy samym gryfie. Stoimy po prostu tak, że dotykamy nogami gryfu i teraz uchwyt może być nachwytem, może być podchwytem, nie wolno przechwytem. I w tym uchwycie po prostu możemy zastosować tylko zamki. To, co robią ciężarowcy. Zamek polega na tym, że kciuk pod spodem i łapiemy. I w tej chwili, o! To jest ważne ćwiczenie, które nazywa się żelazny ciąg, siła uchwytu i siła mięśni grzbietu. W tym żelaznym ciągu robimy w ten sposób, że dokładamy sobie po 10-20 kg z progresją w górę do 100% jednego powtórzenia. Po prostu co prędzej nam wypuści, czy dłonie, czy grzbiet nie da rady. I jak dojdziemy już do 100% maksymalnego ciężaru na danym treningu, oczywiście w tym żelaznym ciągu, schodzimy sobie na mniejszy ciężar i wtedy chwytamy sztangę tak samo, tylko bez zamków. I wtedy robimy dwie serie po 10 powtórzeń. I żelazny ciąg mamy przetrenowany. Po żelaznym ciągu teraz pokażemy martwy ciąg techniczny. Po prostu taki martwy ciąg, który jest na zawodach trójboju siłowego. Zademonstrujemy teraz martwy ciąg pół sumo. To jest ćwiczenie na technikę i na siłę martwego ciągu. Pół sumo polega na tym, że stoimy właśnie w ten sposób wąsko, a całe sumo szeroko. Najbardziej po prostu jest efektywnym ćwiczeniem całe sumo, ale do tego trzeba mieć specjalną ruchomość i nie każdy taką ma. Mi pasuje właśnie pół sumo, no i możemy chwytać tak jak na zawodach, przechwytem lub nachwytem. Ja robię po prostu nachwytem, bo jest silny uchwyt, a przechwytem no to robią zawodnicy, którzy właśnie mają krótsze dłonie, krótsze palce, nie ma siły trzymania. Ja mam właśnie normalną dłoń, silny uchwyt, więc sobie zabieram nachwytem na zameczki i podnosimy po prostu w tej technice. Najważniejsze jest co? Proste plecy i sztanga idzie cały czas do góry po nocy. Jak nam odjedzie od tutaj, nic tego nie podnoszamy. Podnoszamy tylko, podnosimy tylko, jak sztanga idzie dokładnie po nocy. Ustawiamy się do sztangi w ten sposób, że sztanga dotyka nóg, biodra do tyłu, plecy prościutko, chwytamy nachwytem, broda do góry i teraz ruch wykonujemy równocześnie i grzbietem, i nogami, i gryf idzie po nocy. I pięknie, dziękuję, zobaczymy następne ćwiczenie. W tym martwym ciągu podchodzimy do takiego ciężaru, który jesteśmy w stanie wykonać 3 powtórzenia techniczne i 3 serie. Jeżeli wykonamy właśnie na ciężarze dokładnie 3 ćwiczenia, 3 serie po 3 powtórzenia, wtedy schodzimy na następne ćwiczenie, które teraz zademonstruję. To jest ćwiczenie stojąc wąsko, klasycznie. Trzymamy sztangę nachwytem, bez zamku i opuszczamy tylko sztangę poniżej kolan. Chodzi o wyrobienie właśnie siły uchwytu i siły grzbietu, prostowników grzbietu. I w tym ćwiczeniu robimy 5-10 powtórzeń i 5 albo 6 seriek, po prostu po 5 powtórzeń. Nie dochodzimy do jednego, tylko 5 powtórzeń, 5-6 serii. Zademonstrujemy teraz właśnie, na czym polega właśnie robienie siły uchwytu i siły prostowników grzbietu. Tak jak mówiłem, stoimy wąsko. To jest styl klasyczny, tak jak dźwigają ciężarowcy. Trzymamy nachwytem, ale już nie robimy zamka, tylko bez zamka. Chodzi o siłę uchwytu.
I tu jest bardzo ważne w tym ćwiczeniu, żeby plecy były cały czas wyprostowane i jak sztangę opuszczamy nie w ten sposób, tylko bioderka do tyłu, robimy drogę do góry, bioderka do przodu. Tutaj sztanga idzie swobodnie w dół, a w górę ciągniemy po udzie. Jeżeli nie ciągniemy po udzie, błąd, zmniejszamy ciężar albo w ogóle tego nie robimy, a się nauczymy. I takich ćwiczeń, jak mówiłem, 5 serii po 5 razy wystarczy, siła zrobiona. Zapraszam na następne odcinki. Zapytaj trenera.